kochani, witajcie w Modzie Eko Kreatywnej. Tym razem temat vloga będzie niecodzienny, bo postanowiłam dzisiaj zrobić haul zakupowy z drogerii. No i oczywiście będą to ekokosmetyki. Ja stosuję wyłącznie kosmetyki o naturalnych składach, organiczne albo właśnie takie nietestowane na zwierzętach i z naturalnych składników. Oczywiście nie będę Wam to robić wykładów na temat składów tych kosmetyków. Zawsze zanim kupię jakiś kosmetyk, sprawdzam na właśnie tych forach, oglądam youtuberów, kosmetologów i specjalistów od składów i na tej podstawie decyduję się na te właściwe składy. Dlatego ja nie będę tutaj próbować odgrywać jakiegoś specjalisty z tej dziedziny. Powiem Wam po prostu, które te ekokosmetyki, które już od dawna stosuję, a niektóre całkiem od niedawna sprawdziły się, które są naprawdę fajne w stosowaniu, proste w stosowaniu i które mają po prostu rewelacyjne działanie. Postanowiłam podzielić to na dwa takie vlogi. Dzisiaj pokażę Wam kosmetyki pielęgnacyjne, a w przyszłym tygodniu nagram też vloga z kosmetykami do malowania, do makijażu. Takie kosmetyki naturalne teraz są naprawdę rewelacyjne i tych firm się pojawiło bardzo dużo produkujących ekokosmetyki i naprawdę te kosmetyki są coraz lepszej jakości i bardzo, bardzo polecam je, tym bardziej, że są dla nas bezpieczne, bezpieczne właśnie dla środowiska przede wszystkim. No ale tak jak mówię, no ja jestem też częścią ekosystemu i nie zamierzam tu iść na żadne kompromisy. Zamierzam używać kosmetyków, które działają dobrze na mnie, na moją skórę i na moje zdrowie. Okej, no to kochani, zaczynajmy. Pokażę Wam najlepsze kosmetyki, jakie udało mi się właśnie wyczaić i które super, super dla mnie działają. Oczywiście, tak jak mówię, jak chodzi o składy i takie konkrety już technologiczne, to odsyłam Was do odpowiednich mediów, natomiast ja wam powiem o takim praktycznym zastosowaniu. No i tak, najpierw zacznę od włosów. Ja od wielu lat nie używam farb chemicznych do włosów. Używam henny, a właściwie mieszanek henny z innymi ziołami i to są 100% naturalne ziołowe farby do włosów. Ja akurat używam farb firmy Kadi, bardzo popularny, można je kupić w internecie. To są bardzo dobrej jakości farby naturalne. Oczywiście z hennowaniem włosów to jest cała, są dosyć spore ceregiele, więc ja nikogo na to nie namawiam, ale powiem Wam, że no włosy po hennie w stosunku do tego, jakie włosy są po farbach chemicznych, nawet takich, które robiłam sobie profesjonalnie u fryzjera, no to jest niebo a ziemia. Włosy są bardzo grube, mięsiste, zdrowe, troszkę pachną ziołowo, ale naprawdę warto, bo no włosy będziecie mieć tak z 3 razy grubsze i dużo piękniejsze, o ile będziecie potrafić zadbać później o olejowanie i o odżywianie końcówek tych włosów, które henna akurat troszkę przesusza. Natomiast jak chodzi o właśnie jakość włosa, o ich błysk, o takie po prostu poczucie, że tych włosów macie dużo, że one są bardzo takie zdrowe i żywe, to no naprawdę nie ma nic lepszego od farb ziołowych, od henny i jej podobnych. Ja używam akurat henny ciemny blond. Na moich włosach takich ciemny blond wychodzi to ciemniej niż w rzeczywistości. Teraz ta henna jest już troszkę spłowiała, ale farbuje siwe włosy, powiem Wam, super, w 100%. I przez pierwsze 2 tygodnie ten kolor jest piękny, żywy. Troszkę teraz już zbladł, jak widać. Ale właśnie będę jutro hennować kolejny raz te włosy i znowu będą piękne i właśnie takie żywe. Także polecam wszystkim, troszkę dłużej czasu zajmuje, troszkę więcej czasu zajmuje hennowanie niż farbowanie takimi drogeryjnymi produktami chemicznymi, ale warto spróbować, warto się o to pokusić, ale musicie się zdecydować na kolor, bo niestety zmienić kolor henny na jaśniejszy za bardzo się nie da, więc tutaj przyciemnianie włosów lub nadawanie im odcieniu i bardzo polecam właśnie hennę Kadi. A co za tym idzie, do takiej henny musicie używać odpowiednich szamponów. No i tak, kochani, ja wypróbowałam bardzo wiele szamponów naturalnych, bo hennując włosy nie można używać szamponów z silikonami, gdyż one zatykają strukturę włosa i później ta farba, to zioło nie połączyłoby się z włosem. Nie mogłoby tak jakby obkleić właściwie tego włosa. Dlatego musicie używać szamponów bez silikonów, mogą być z SLS-ami, ale ja staram się szukać takich organicznych, fajnych szamponów, które będą też
fajnie pielęgnować włosy. I powiem Wam, że używałam dosyć dużo. Niektóre się sprawdziły, niektóre nie. Pokażę Wam, mam szampon, na przykład Bibaju, bardzo fajna marka, podejrzewam, że znacie. Naprawdę większość tych kosmetyków jest bardzo, bardzo spoko i mają, tak jak tu pisze, 99% pochodzenia naturalnego składników i naprawdę polecam. No, sporo produktów mi się bardzo świetnie sprawdza, na przykład balsam do ciała. Natomiast no, akurat tutaj sobie dobrałam chyba zły szampon do rodzaju włosów, bo ten szampon troszkę skleja mi włosy i przy moich cienkich włosach one są za ciężkie i nie sprawdził mi się. Ale to prawdopodobnie, tak jak mówię, jest kwestia tego, że ten szampon jest po prostu nie do mojego typu włosów. Natomiast ostatnio odkryłam szampony Taupy i mimo, że tutaj nie wszystkie produkty jakby są tak może super czyste składowo, ale bardzo fajne produkty też są i właśnie, uwaga, szampony z serii Taupy są naprawdę super, one mi się bardzo fajnie sprawdzają. Tu na przykład jest do tej pory używany przeze mnie szampon micelarny do włosów osłabionych i wypadających z granatem. Bardzo fajny szampon i powiem Wam, że jak na taki eko szampon, to włosy w dotyku są przepiękne po nim i już jak myję te włosy, to mam wrażenie, że to jest właśnie tak jak przy tych luksusowych, bardzo drogich szamponach, włosy są przemiękkie w dotyku i nawet przy rozczesywaniu nie mam takiego poczucia, że ja muszę dać odżywkę czy maskę, bo przepięknie się rozczesują. Kupiłam sobie teraz nowy, bo właśnie dzisiaj robiłam takie zakupy ekokosmetyków. Nowy zestaw, spróbujemy, nawilżenie tym razem. Szampon micelarny do włosów suchych i odwodnionych. Ja mam suche włosy, szczególnie, że henuję, więc ten szampon myślę będzie świetny i one przepięknie też pachną. To jest dla mnie ważne, bo czasem te ekokosmetyki mają takie różne, powiedzmy sobie, różne zapachy, ale akurat te pięknie pachną i przy tym, że henna daje taki ziołowy zapach, który nie zawsze się nam podoba, to dla mnie jest ważne właśnie, żeby szampon miał fajny, przyjemny, niezbyt duszący zapach, odżywka do kompletu, także powiem Wam może za jakiś czas, jak się to sprawdziło. Tamten był świetny, więc podejrzewam, że będzie równie dobry. Także bardzo, bardzo polecam te szampony. No i teraz, jak chodzi o kosmetyki do twarzy, to kochani, jakby to powiedzieć, moja babcia, może tak, trochę historii, moja babcia robiła w domu kosmetyki, to było jeszcze za komuny i ona była na takim kursie kosmetycznym w domu, tworzyła swoje kosmetyki. Mam trochę takich fajnych, starych akcesoriów, które może następnym razem Wam pokażę, właśnie do przyrządzania kosmetyków swoich własnych, więc ja ufam w takie właśnie naturalne, zrobione samemu kosmetyki i używałam przez dłuższy czas kosmetyków robionych przez moją koleżankę z pracy, która sama właśnie z zakupionych przez siebie takich naturalnych składników robi te rzeczy. I na przykład używam toniku. A tutaj nie ma żadnej etykiety, bo to jest po prostu taka buteleczka po jakimś toniku. I tonik naturalnie zrobiony. Ostatni był z aloesem. Nie jestem pewna, czy ten też jest, ale świetny tonik. No, oczywiście później trzymałam go już w lodówce, bo to kosmetyk świeży, bez konserwantów. Także można spróbować samemu, bo naprawdę akurat tonik to jest jedna z najprostszych rzeczy i w ogóle taki płyn nawilżający to jest jedna z najprostszych rzeczy, którą możecie zrobić w domu. I oczywiście pamiętajmy o tym, że tonik nigdy nie nakładamy wacikiem. I w ogóle moja starej daty ciocia, która już jest prawie 100 lat ma, mieszka w Londynie, zawsze mówiła mi, żadnych wacików, nie trzyj skóry. I powiem Wam, że jak na prawie 100 lat, to kobieta wygląda no, niesamowicie. No nie mogę Wam pokazać tu zdjęcia, ale skórę ma przepiękną jak na swój wiek. I rzeczywiście to się sprawdza. Tylko i wyłącznie nakładam na dłonie tonik i wklepuję go delikatnie w twarz i w szyję. Oczywiście nie pod oczy, ale to jest tonik bez alkoholu, bo tylko takie powinniśmy stosować. No i naturalny skład. Od razu po toniku oczywiście używam jakiegoś serum, no bo wiecie co, ja już jestem w średnim wieku i to takim naprawdę średnim wieku, bez przesady. I chociaż mam no niezłą dosyć skórę, muszę powiedzieć, że no wydaje mi się, że no nie mam za dużo zmarszczek i po prostu ta skóra jest całkiem okej, powiedzmy.
No ale też dbam o nią, prawda? Właśnie nie daję chemii, nie stosuję dużo makijażu, więc ona się jakoś trzyma. Używam sera i też używałam sera od koleżanki, ale teraz kupiłam sobie Ordinary. Na pewno znacie tą markę albo słyszeliście już o niej. Ordinary to jest, oni mają takie czyste substancje w niezłych cenach, jak na te składy ich kosmetyków. I kupiłam sobie właśnie taki No Brainer set i tam jest naturalny nawilżacz, buffet, czyli taki, tak szczerze mówiąc, jakieś serum peptydowe, takie dosyć zaawansowane, więc to może nie jest jakiś taki bardzo super naturalny kosmetyk, ale to są czyste składy, więc ja tutaj Wam polecam, choć ostatnio podobno niektóre kosmetyki tej firmy się trochę pogorszyły, ale akurat myślę, że te są w porządku, bo tak wydaje mi się, że z tego co sprawdzałam, akurat te składy zostały w porządku. Tu mamy Granactive Retinoid 2%. Świetna rzecz, naprawdę bardzo Wam to polecam i zresztą wielu youtuberów to poleca. Naprawdę przesuper rzecz, szczególnie właśnie takiej średnim wieku cery, która już potrzebuje pomocy z zewnątrz, jakiegoś wsparcia. No i tutaj mamy ten specyficzną formę tego retinolu, tego retinoidu, który bardzo dobrze oddziaływuje na skórę. I rzeczywiście powiem Wam, że po nałożeniu od razu praktycznie widać, że to działa na tą skórę. To faktycznie to nie jest jakaś ściema. Używam tego 2 razy w tygodniu, bo tak jest zalecane na początku stosowania. No więc super rzecz, to naprawdę polecam, przerobiłam to już od kilku miesięcy. Rewelacja. Rewelacja i kochani, każdemu polecam do wypróbowania, szczególnie właśnie, tak jak mówię, już takiej troszkę starzejącej się skóry. Następna rzecz, oczywiście czasem zamiennie z tym zestawem używam takiego zwykłego kremu, to jest Soraya Plante, kolejna seria, którą naprawdę wypróbowałam w kilku różnych wariacjach i polecam, bardzo naturalne składy, to wygląda tak, to jest taki fajne, kolorowe opakowanie bardzo i to jest po prostu nawilżający, naturalny krem na dzień i twarz zmywam pianką również tej samej serii albo jeżeli więcej makijażu, to żelem, bo ja nie zmywam wacikami twarzy, chyba że mam jakiś bardzo, bardzo trwały tusz do rzęs i muszę czasem go używać na scenę, to wówczas z tej samej właśnie serii też płynem micelarnym, przykładając na dłużej te waciki do oczu, ale generalnie piankę lub żel z tej serii bardzo też polecam, świetne zapachy, delikatne, to jest w ogóle nieinwazyjne, niepodrażniające, także jak najbardziej uważam, że świetna sprawa. I krem nawilżający, oczywiście w moim wieku już stosuję dodatki do tego kremu. Dlaczego? Krem jest świetną podstawą i taką właśnie mówię o dobrym składzie, natomiast ja, żeby dodać działania temu kremowi, sobie stosuję do tego różne rzeczy. Na przykład, co też bardzo polecam, takie z firmy Venus naturalne ekstrakty i oleje. Na przykład czasem do tego kremu dodaję sobie kilka kropel ekstrakt wodno-glicerynowy z jagody acai, czy acai. Super sprawa, pięknie właśnie nawilża skórę i tak daje takie poczucie, że ta skóra jest taka przyjemna, miękka. Czasem używam troszeczkę jakiegoś kolagenu z ryb morskich naturalnego, też kropelkę dosłownie. Teraz kupiłam sobie nowość z Rossmana, z tej samej firmy. Oleje biofermentowane. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. Mam nadzieję, że to będzie spoko. I takie oleje można też nakładać oczywiście same po toniku, na przykład na noc wsmarowywać w skórę. Świetna sprawa. Więc będę Wam zdawać relacje, jak to tam się sprawdza. No i właściwie, jak chodzi o taką pielęgnację skóry, to tyle. Czasem stosuję sobie noc bezkremową, żeby skórę pobudzić do samodzielnego działania, wytwarzania kolagenu właśnie. Aha, no i oczywiście używam tych serów wszystkich. Później krem należy nałożyć na to serum, jak mówią, żeby ta wilgoć nie wyparowała nam ze skóry, żeby skóra się nie przesuszyła jeszcze bardziej. Także zawsze stosuję te kroki, czyli tonik, nie wcierając, tylko wklepując. I oczywiście w żadnym wypadku nie jest to tonik na alkoholu. Ostrzegam Was przed używaniem toników z alkoholem, bo niestety, ale wiele osób nie wie o tym, że te alkohole bardzo, bardzo uszkadzają tą warstwę hydrolipidową skóry i nawet przy skórze trądzikowej one mogą się fatalnie skończyć, używanie takich.
takich toników, więc lepiej inaczej do tego podejdźmy. Używajmy ekstraktów z jakiejś zielonej herbaty czy innych wysuszających składników, a nie akurat alkoholu, szczególnie tego tak zwanego alkoholu denat. Kupiłam też sobie teraz stopy gel peeling do mycia twarzy. Tak na lato, żeby troszkę tą skórę oczyścić z tych starych komórek. Też jeszcze nie wypróbowałam, ale jestem bardzo ciekawa, jak to będzie działało. Ja mam normalną cerę, więc nie jest jakaś bardzo, bardzo przewrażliwiona. Mogę sobie spróbować co jakiś czas taki troszkę granulowany peeling delikatnie nałożyć. No i kochani, aha, jeszcze miałam Wam powiedzieć o dezodorantach. Jakiś czas temu rzuciłam te takie drogeryjne świńskie dezodoranty. No i zaczęłam stosować dezodoranty naturalne. I bardzo skuteczne są właśnie te z Bee Bio, dezodoranty. Ja używam tego, mogę Wam pokazać tu bliżej. Tak to wygląda. Chia i kwiat japońskiej wiśni. Super, naturalny dezodorant. Naprawdę jest bardzo skuteczny. Powiem Wam, że ja występuję nieraz na scenie i nawet w takiej sytuacji nie zawiódł mnie ten dezodorant. I jest bezpieczny dla skóry, naprawdę jest wegański, super, super i pięknie pachnie. Naprawdę ten zapach japońskiego kwiatu wiśni jest bardzo przyjemny dla kobiet. A mój chłopak, odpowiem Wam, używa też dezodorantu z tej linii, co jest trochę śmieszne, ale też chce bardziej naturalnych teraz kosmetyków używać. I spirulina i chlorella, taki bardziej męski zapach, w zasadzie neutralny, ale nadaje się dla mężczyzn, bo jest... Nie jest taki przesłodzony, kwiatowy czy owocowy, tylko właśnie taki trochę bardziej neutralny. Także, kochani, polecam Wam ekokosmetyki. Te, co pokazałam, są wypróbowane, a następnym razem... Aha, jeszcze jedna rzecz, przepraszam. Dziś kupiłam świetną rzecz, bardzo polecaną właśnie też na różnych forach i vlogach i będę ją wypróbowywać. Mam nadzieję, że jest super, ale naprawdę wszyscy to bardzo chwalą. To jest ten krem Evelyn Cosmetics Egyptian Miracle. Krem ratunek do twarzy, ciała i włosów. I to można właśnie stosować na całe ciało, na włosy jako maskę, na twarz. Mam nadzieję, że to jest super. Wszyscy naprawdę bardzo dobre są opinie o tym. Tu piszę jeszcze rozstępy i blizny, zniszczone włosy, zmarszczki, spierzchnięte usta. Generalnie na wszystko krem. I będę go wypróbowywać. Już się nie mogę doczekać, jak spróbuję. I zamierzam też właśnie go potem po henowaniu użyć na włosy po pierwszym myciu. Zobaczyć, jak to działa jako maseczka. Tego jestem też bardzo ciekawa, więc czekajcie na relacje. Kochani, dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że spodobały się Wam te kosmetyki, które pokazałam. Naprawdę je polecam, bo są długo już przeze mnie, większość jest długo przeze mnie wypróbowana. Następnym razem pokażę Wam moje kosmetyki do makijażu. Także mam nadzieję, że się zainspirujecie do ekozakupów. Kosmetyki do makijażu, wszystkie są eko, o naturalnych składach, 100% naturalnych składach, więc już się nie mogę też doczekać, bo naprawdę są to same świetne rzeczy i czekam właśnie na dostawę, na paczkę, w której przyjdą jeszcze zamówione przeze mnie ostatnio następne kosmetyki, bo właśnie zrobiłam sobie super zakupy, dawno nie kupowałam kosmetyków, dużo rzeczy mi się skończyło, no i postanowiłam teraz na wakacje odświeżyć, więc czekajcie na relacje. Cześć!